Te gołąbki widoczne tutaj na tym filmiku, wszystkie są na sprzedaż. Potrzebuję miejsca zwolnić na inne gołąbki. Jest tutaj bardzo dużo garłaczy, turkotów, kurek ozdobnych, różnej maści wszelakiej. Na przykład jest bardzo ładna para meweczek, samczyk czerwony. Samczyk czerwony na krótkim dzióbku, lachorki, garłacze, motylki. Jest kupa lachorów. Jest bardzo dużo gołąbków. Jest meweczka, samiczka. Na krótkim dzióbku. Motylek na krótkim dzióbeczku też. Bardzo ładny. Pokaż się, pokaż się. Para pięknych garłaczy pomorskich. Lachor. Para pięknych olbrzymów węgierskich. Tu na przykład mam swoje ulubione gołąbki. Murzyny szmalchanckie, samczyk. A tu jest samiczka. Oj, olbrzymie to zasłonię. A tu jest samiczka. Murzynka. Turkot bucharski. No i karłacze, motylki. O, meweczka na krótkim dzióbku. Prawie dzióbka nie ma. Jest bardzo dużo gołąbków tutaj u mnie. Mam około 35 raz gołębi. 35 raz gołębi. No i potrzebuję się troszkę tego wyzbyć, bo to jest troszkę dla mnie za dużo do chowania gołąbków. W następnym filmiku pokażę wam moje same malutkie gołąbki, krótkie mewki, sroczki, inne. Proszę bardzo. O, parkę murzynków jeszcze widoczne. O, samczyk poleciał. Jest bardzo dużo. O, mamy też parę bardzo ładnych kingów na sprzedaż. Widać samiczkę, tigerkę. A samczyk jest ciemny. Gdzieś samczyk powinien tutaj na jajeczkach siedzieć. No i jak mówiłem, że w następnym filmiku pokażę wam same krótkie gołąbki. Jeszcze raz zobaczymy się na garłacze. Garłacze. To jest para i młody. Taki młody wyszedł po nich. Dla mnie jest najbardziej super.